Hola compañeros, mi nombre es Mateo i zapraszam do kolejnego odcinka z serii Worlds Battlecry 3 Multiplayer. Dzisiaj ze mną jest pan Artur. Dzień dobry. I dzisiaj będziemy grać w grę. Dzisiaj gramy w grę. Gramy w grę. A jaką? Gramy, słuchajcie, leśnymi elfami. Postanowiliśmy sobie zagrać też tymczasowym bohaterem, żeby było śmiesznie. A mianowicie, jeden punkt do zręczności chcę mieć, inteligencji w ogóle, charyzmę, dużo charyzmy, bardzo dużo charyzmy, dobra, w merchanta w ogóle nie chcę, wealtha, bardzo dużo wealtha, ze 20 i gemcutting, całą resztę w gemcutting. No, to jest moja taktyka i pana Artura zarazem na tę giereczkę. Także 20 wolfa, 30 gem cuttingu, myślę, że to będzie spoko. I rozpoczynamy naszą giereczkę leśnymi elfami, przedstawiając jak one działają i jak OP są tak naprawdę. Także lecimy. Panowie, panie. Panie Arturze, czy ty się jeszcze zastanawiasz nad tworzeniem bohatera? Tak. No dobrze. To będzie głupie. Ja pierdzielę, skoro powstrzymaj mnie. Dobra, kliknąłem OK. Co ty zrobiłeś? Zobaczysz. No dobra. Lecimy, panowie, panie. A co? A, zrobiłeś sobie mrocznego elfa sobie zrobiłeś. I kwazycy sobie wezwałeś, merchanta poszedłeś, no. Jednak. W elfa tylko 10, game cutting 34. 34 mam więcej od ciebie, nie wiem jak ty, ale ja mam regenerację kryształu porąbaną. No jest, jest faktycznie. Na dziwnym poziomie. Delikatnie mówiąc. Boże, to był głupi pomysł brać bohaterów na 50 poziom. Przecież normalni nasi bohaterowie też by mieli coś koło tego. Co nie? Pewnie tak. W sumie to jeszcze jedno to bym poprosił. I to. To jak skończysz budować lalka, to też buduj. To ulepszenie. Tutaj w międzyczasie te runę. Tutaj więcej was. Tak. Tych paru niech się zrobi tak just in case. Żeby mieć się czym bronić. Ja chyba nie uzupełniam kopalni, powiem ci. No ja nie mam jak uzupełnić kopalni, ja tak gram. Że nie mam jak. Jezus, już mnie stać na to. Chore gówno. Stary. Co się będzie działo? No panie, plejsy Boga. No chyba. Nie inaczej. Ło. Stać mnie na to. Cholera. Boże. Chora shit. Gdzie ty masz UEFA? 10. Ja teraz tylko 10. Masz no. 10, to masz 20. A, 20, no to przepraszam. Trochę przesadziłem, mogłem dać 5 mniej w Wealtha i 5 więcej w game cutting. Teraz tak patrzę. Dobra. Ustawiłem, że gramy też przeciwko leśnym elfom, prawda? Bo już nie pamiętam. I mam wątpliwości.
No za dużo elfa dałem sobie. Ale to nic, będę robił tę kawalerię moją. Ale nie, bo muszę, bo mi się opóźni przejście do... Chyba, że tutaj zacznę robić też kolejną erę i tutaj sobie zrobię tego buffa, to wtedy mnie nie opóźni. To jest dobry plan. Bo będzie mnie stać teraz od razu i tak na tą kolejną erę. No, mogę sobie na to pozwolić. Już do czwartej przechodzę. No, ja już dawno, ale okej. Już dawno? To jak z tym cudem? No, ja już mam prawie. Ja już mam prawie czwartą erę, więc wiesz. Jakim cudem? Przecież ja cały czas robiłem tylko ery i tego buffa do ogników, żeby je łączyć. No właśnie, czyli za długo to wszystko robię. A to ty tego buffa do łączenia zrobiłeś sobie w osobnym budynku. No! Skoro mam tyle, bo... Skoro mam tyle game cuttingu, to sobie pozwalam, nie? W sumie racja. A ty, cwaniaku. Nie to. Dobra. Tutaj to poproszę. Jest czwarta era. Znaczy, że robimy drzewka. I studzienki. No dobra, więcej nie mogę. No, z kryształami nie wyrabiam jednak, za mało sobie dałem. Nie, to ja sobie radzę super. No to ja nie, ja powinienem jednak to lepiej ogarnąć. Ja mam mniejszy problem, wiesz? Mm. Ja mam problem taki, że jeszcze nie zaznaczyłem buffa do ponownych stron. Zdecydowanie za dużo elfa wziąłem, niepotrzebnie. No to trading. Mam już? Nie mam, kryształów trochę brakuje. Dobra, już mogę robić. Oh, I need more crystal, to niedobrze. Niedobrze. Masz kryształy? Może mi wyślij. Nie mam. Nie masz? Jak ty to robisz, że masz 34 tego game cuttingu i nie masz? Dobra, muszę przestać robić tych panów, bo oni też za kryształy, a ich nie potrzebuję już. Ja to lubię po prostu. Ja potrzebuję co i kawalerię, bo oni są za żelazo i złoto, oni nie zabierają kryształów. Ja chcę moją kawalerię. Wiesz co ja chcę? A? Kryształ. W sumie to ja też. Dobra. A. Lol, teleportancja, matko. Nie wiedziałem, że tak się da nawet, ale okej. Dobra, więcej tych drzewek. Bo ich nie robię. Niech się robią. Dobra. Ej ty, bo oni przychodzą mi tutaj na dół i przejmują mi bazę. Mam handel. Żelazo oddać. Buffy. Ten i ten. To oni są jacyś pojebani. Czemu oni przychodzą wszyscy na dół? Mówiłem, żeś nie dało 50 lewa, bo tego się zabić nie da. Co? To jest normalnie, jakbyśmy sobie dali swoje bohaterów, oni mają tam po 43, 4 jakoś też. I need more crystal? No way. Więcej duszków. Oj. Ja się nie wyrabiam z kryształem, nie wierzę w to. Ja tam jakoś sobie daję radę. Nie, to ja nie wyrabiam totalnie. Momento. Teraz.
Za mało wispów mam. Co? Moment, zaraz będzie masakracja. Możemy sobie pozwolić na tak dużo. Na tak kurde dużo. Więcej kryształów. Więcej kryształów. Tutaj też niech się robią. Więcej. Więcej wszystkiego. Ty cieszę, że muszę ich tak bardzo wywalone na te kopalnie na dole, że ja nie mogę teraz sobie pozwolić ich odbić. Ponieważ jeżeli ja tam podejdę, to ja stracę duszki. Co ty to robisz, panie? Po prostu olewam to chwilowo. Ojeju. Troszkę lipka. Dobra, dobrze, że mam chociaż tego złota w zanadrzu. No bo do ciebie nie przychodzą, do mnie przychodzą niczym. Do mnie też coś przyszło, ale no nie aż tak dużo. Ale nie przyjmuję. Ostatnio jak byłem na dole, to też miałem problem, ci powiem. Jak ostatnio ja grałem na dole. A tutaj płonące strzały. Dobra, jeszcze nie mogę tego robić, także nic nie spieprzyłem. Prawie. Mogłem to pewnie robić szybciej, ale nieważne. Więcej duszków nie mogę robić, bo się nie wyrobię. O właśnie, przecież ja... Nie tych cieniasów, tych. Oni są za takie surowce, że mogę sobie pozwolić na to. O! Dobra, teraz czekamy troszeczkę. Muszę przestać te duszki robić na razie. Nie, ty masz ogników. A nie to. Ile? Nie wiem. Nie wiem, bo ja mam ich rozsianych po bazie i buduję nimi. Ale no z 10 pewnie już jest. Nie wiem. Jak tak patrzę na nasze bazy, to no powiem ci... Ja mam większą armię, a ty masz więcej studzienek. Okej. Nie to. Dobra. Płonące strzały 18%. Dobra, nie ma, że brakuje kryształów. Nie ma. Dobra, zacznę jeszcze druidów robić. Bo mogę. Dobra. Dobra, więcej drzewek nie będę potrzebował chyba. Chociaż w razie czego postawię jeszcze. Coś takiego. Cholera wie. Dobra. Spróbuję teraz już wziąć sobie jakąś kontrolę małą. I postawmy sobie feniksy, żeby kopalnie przejmować. Albo driady może lepiej robić, nie wiem. Dobra. Nos jakaś tam się upierdzieliła. Nie wiem po co komu tutaj nos. Nie wiem też. Dobra, jak ci tam idzie? Ze złotem cały czas mam za dużo. Za dużo elfa. No ja przecież ja mam teraz takie studnie, że teraz to już nawet nie od elfa. Teraz tak po prostu będę miał tego za dużo. Dobra. Dobra, płonące strzały już się robią. Już w sensie, już dawno się robią, ale już są bliskie zrobienia, w sensie. O, wypuścili gnola. Asasynuje. Zaraz płonące strzały będą.
Dobra. Bohaterka tutaj. Tutaj Feniksy. Ja chcę przejmować kontrolę nad mapą już. To jest ten moment, w którym mogę sobie na to pozwolić. Na defie w sumie niech będą. Jeszcze więcej tych duszków. Nie to. Dobra. Stary, nie mam pytań. To złoto tak mi się generuje, że... Że dużo się robi wszystkiego. Dużo i szybko i wiele i w ogóle. Dobra, to przejmuję. I wy tutaj na defensywnym stensie. Kolejny Fenix przejmuję tutaj. I wy tutaj też na defensywnym stensie. Te dwie dolne kopalnie nam idzie, w sensie złoto i żelazo twoje, nie? Będzie. No. Dobra. Droga Enta. Między drzewami. Nawet zrobię mu buffy. Niech ma. Dobra, to już agresja i do przodu. No, tutaj coś nawet ma. Bocik. Ma nawet buffy. Dobra, i duszki, jak sobie poradzą? No widzę, że koniki w sumie sobie radzą przeciwko duszkom. Tylko że koników, no trzeba ich, no, jednak są trochę przydrogie. Koniki. A druidów powinienem jeszcze zacząć robić tak, just in case. W trzech drzewach chociaż. Może w czterech. Tutaj też. Dobra, Feniksów więcej nie chcę. I tira tak. No czekasz na te duszki, niech się robią. Tak naprawdę mogę sobie pozwolić na jeszcze większą produkcję. Bo ja ze złotem w ogóle nie będę, nie mam prawa mieć problemu z tyloma studzienkami. Dojdziemy sobie do limitu. Wszystkiego. Limit wszystkiego. Dobra, ten też będzie tutaj budował. Tutaj trzeba też kontynuować budowanie. Dobra. Jano jest genialnie, stary. Anu. Widzę. Dobra. Kolejny atak jakiś tam poślemy. A, bo tamte duszki moje to widzę, że się skończyły już. A nam idzie? Nam idzie to tak dziwnie coś, bo się coś przebił. Jeszcze tam kurde Feniksa posłałem, żeby to przejąć. No dobra, no to widzę, że sobie te moje duszki nie radzą, to trzeba wziąć tutaj kolejny oddział do obrony. Najwidoczniej. Ale tu zielony jeszcze jest z czerwonym, no dobra. Zastanawiam się, czy nie pójść w jakiegoś smoczka. Może się przyda. Jakieś buffy tu jeszcze są przydatne, czy nie? Jakie ja budynki w ogóle mam? Wszystko mam zbudowane. A, leczenie całej mapy mogę zrobić. Może się przyda. Nie wiem. W sumie to może jeszcze więcej tych drzewek.
No, mogę sobie na to pozwolić, myślę też. Dobra. No dawaj. Dobra. You need more crystal, you need more crystal. Dobra, zrozumiałem. Więcej duszków. Atakujemy. Myślę, że na tym etapie mogę też zebrać swoją obronę do ataku. Atakujemy. Ty już widzę, że tam się przeżynasz. Dawno już. No nie tak dawno, bo dopiero co jesteś na początku jego bazy. Musiałem wiedzieć, czy to był początek. No to jest początek, jesteś cały czas nad tym murkiem. A to jeszcze przed murkami miał. A nie jestem w ogóle w piątej erze. Zapomniałem. Nie grasz z leśnymi elfami, to nie jest ci jakoś potrzebne, wiesz? Wiem. Ale planowałem robić smoki i się zastanawiałem, czemu nie mogę przejść do trzeciego poziomu gniazda, a tu nie mam ery. Taki zong. Więcej złota. Więcej studzienek. Więcej drzewek. Nie to. Stać mnie, kurde, na wszystko. Co mnie nie stać? To poproszę. To poproszę. Więcej agresji. Was poproszę, was poproszę. Agresja. Pozwolę sobie. W sumie to. Czy oni nie dostają takiego buffa do kombata w nocy? Nie, chyba nie. Moi drodzy, to jesteś doszli, czy kurde? A są tam jakieś. Aha, okej, okay, padają na strzała. Okej. Okay. To zdezintegrować, proszę. Dezintegracja absolutna. Właśnie, zapomniałem zrobić buffa na odkrycie mapy. Przyda się. Lubię tego buffa. A Feniksa bierzemy tam. Was też tam. Feniks, żeby to przejął. Ten Feniks to ma przejąć. I was tu w dół lecicie, rozwalacie. Dobra. Jakiś problem? Panowie, tutaj nie ma problemu, co? Już nie ma szans, boty już nie mają szans. To są cesarze, które też grają Wutelfami, więc teoretycznie miały przecież równe szanse co my, no nie? Mogli zrobić dokładnie to samo. You need more crystal, you need more crystal. Dobra, pojąłem aluzję. No. Także tak. Nie, nie jak to ja się nie wyrabiam. Kryształem na to. No ja też się nie wyrabiam z kryształem. Cały czas muszę handlować złoto na kryształy. Dobra, dawaj stary, co ty się tak pierdzielisz z tym zielonym? Co ty tam dealujesz? Rozwal go! Czemu kopalni jeszcze nie zabrałeś na dole? Bo nie chcę. Bo nie widzę sensu, bo ty przyjmujesz. No dobra, no to sobie wezmę. Pozwolę sobie je zachechmycić. I teraz usłyszę 4 razy jeszcze, że potrzebuję kryształu. Brr. You need more crystal, you need more crystal. More crystal. Przetradowałem i you need more gold. O, no nie, ja to zawsze zostawiam sobie właśnie te 500. Chociaż. Choćby nie wiem co. Chyba kamień ewentualnie i żelazo przetradować mogę do końca. Join the hunt.
Uczucie, kiedy masz tyle kopalni złota i tak złoto ci super nie przyrasta. Dobra, już. Można go zniszczyć? Czy ja nie miałem trzech przypadkiem tych Feniksów? Miałem. Nie musiałem jednego stracić. Tu jest jeden, tu jest drugi. I ten jak skończy przejmować, leci tam. Ten jak skończy przejmować, to tutaj będzie przejmował te. No mogłem zrobić więcej tych Feniksów, no ale dobra. Ten jak skończy przejmować, to leci tu. I w sumie ten tu. No co, porobiony, no. Ile masz magików? Druidów nic nie mam praktycznie, wiesz, ja ich posyłałem cały czas do walki, nawet nimi piorunami ten nie waliłem. Po prostu ginęli przez swój słaby zasięg i HP. Na hita padali. Ale miałem sporo. Na pewno. Przez całą grę, w sensie wyprodukowanych. Nie wiem. To co widzisz, co ja mam, to ja po prostu od początku gry mam. Może z trzech zginęło? No to nie moje, są duszki. Czemu twoje duszki są w mojej bazie? Bo trolują. Trolują, kurde. Ja tu chcę je zaznaczyć i zaznaczcie się, co jest. To nie moje. No nie, no po prostu rozpierdziel absolutny. No oni nie mają w ogóle, nie mieli podaje, a w ogóle on się tu nadal buduje, mówię, co? Że ona jest 9 na 10. No, zrezygnował. Także panie, panowie, jak widzicie, rasa leśnych elfów. Zagraliśmy sobie specjalnie bohaterami tymczasowymi, którzy nie mają nawet żadnych artefaktów ani nic. Full charyzma, full game cutting, tak naprawdę więcej game cuttingu zdecydowanie. W tego elfa mogłem spokojnie przynajmniej 5 punktów mniej dać i przynajmniej 5 punktów więcej w game cutting. Może nawet 10 punktów mniej w elfa i 10 punktów więcej w game cutting. Nawet tak byłoby lepiej. Spokojnie by tak. Zastanawiałem przez chwilę, czemu ty masz więcej surowców ode mnie wydobytek, a zapomniałem, że ktoś tutaj ma 20 elfa. Ty miałeś 34. Kurde, nie wszedłem w statystyki. No to jedyne, czym mnie prześcignąłeś, to złotem. Miałeś 29 tysięcy, ja miałem 20. Metalu ja wydobyłem o 1000 więcej. Kamienia wydobyłem o 1000 więcej. Jakim prawem w ogóle wydobyłem? A bo ty miałeś przecież budowników, tych kwazytów w kopalniach. No. No to okej. Ja wyprodukowałem najwięcej jednostek, 692. Następnie jesteś ty, potem czerwony, a potem zielony. A ja ile miałem? 554. A ja 692. No to ładnie, żeś 140 i więcej duszków zrobił. Total, no i budynków więcej zbudowałeś. O! No, 20. Pewnie 20 jakichś kopalek, studzienek. Studzienek i drzewek ewentualnie. Także, moi kochani, mam nadzieję, że wam się ten materiał podobał. Jak widzieliście, tak naprawdę to było tak bardzo na luzie. Czułem się tak, jakbym na rycerza grał prawie, że. Bo to, co on do mnie... Był jeden atak, w którym mi nawet wieża w połowie była uszkodzona, że byłem już taki, że o kurde, zniszczy mi wieżę. Ale... Tak poza tym, to czułem się naprawdę, jakbym grał z rycerzykiem. Jakby tam jakaś jednostka jedna się tam przebi, tam gdzieś... że na przykład jak całym oddziałem w sensie do mnie szedł, starożytny ent, jakieś tam ogniki, kawalerie, łucznicy, duszki i tak dalej, to ja na to patrzyłem jako na jakieś tam dwie, trzy jednostki, które sobie tam idą i trzeba się ich pozbyć, bo jak dojdą, to tam coś mi zniszczą. W sumie, czy będą mnie wkurzać, nie? A naprawdę to było takie easy, nie spodziewałem się, że to będzie takie proste. Zmieniasz ocenę rasy? Nie, 9 na 10. 9 na 10 mimo wszystko, ponieważ mimo wszystko, po pierwsze, albo potrzebujesz specjalnego bohatera do tego, czego nie będziesz miał. Możesz zrobić, ale no raczej nie będziesz sobie grał tak specjalnie pod to, bo taki bohater nie będzie działał na innych rasach tak jak należy. Chociaż dawałby radę, w sumie. W sumie to jest kurde OP shit. No ale dobra, tak czy siak, to byłoby na tyle z mojej strony. Ja byłem z Kowrą Piąty, ze mną był pan Artur. Do widzenia. Miłego dnia, wieczora. No.
Wieczoru, życzę miłego, dobranoc Państwu. Pozdrówcie laskę, żonę czy kochankę. I dzieci. Wiem, co dzieci to też. To pozdrówcie dzieci przede wszystkim. Dzieci, tak. Zwłaszcza dziecka. Dzieci, tak. Pozdrówcie. Dziecka. Bardzo serdecznie. No, także raz jeszcze się żegnam. Skoro piąty z tej strony, pozdrawiam i polecam. Subskrybuj. Na razie. Zostaw łapkę. Tak jest. No.